Witajcie w najnowszym filmie na moim kanale. Dzisiaj są moje urodziny. Właśnie będę się szykowała do wyjścia. Mam zamiar wziąć prysznic, chociaż już brałam wczoraj wieczorem. To nie czuję się świeżo. Umyję włosy, wykąpię się, jest strasznie duszno, więc myślałam o tym, co ubrać dzisiaj. Jest ciężki to temat, żeby się nie spocić za bardzo, ale pomyślałam, że ubiorę... O! Dawno nie noszono moją sukienkę, tą niebieską. Dobiorę do tego jakieś buty i tak, chyba dzisiaj wyjdę. Może się później także przebiorę. Myślicie, że mam jakieś duże plany na urodziny? Nie. Może po prostu wcześniej skończę pracę. Pojedziemy może gdzieś na lunch. Ja wcześniej myślałam, żeby pojechać na Somią, zobaczyć, czy coś ciekawego jest w second shopach. Jakoś mam urodziny, to sprawię sobie prezent. Jakbym nie miała codziennie urodzin i codziennie nie sprawiała sobie second shopowych prezentów. Ale nie mówmy tego mojemu mężowi. Niech myśli, że nie kupuję wcale w second shopach tak dużo. Spokojnie, mam plan w ogóle troszkę przystopować z tym wszystkim przy oczyszczaniu mojej szafy. Mam zamiar jakoś to ogarnąć. Czekam tak naprawdę na moją siostrę, bo może ona sobie coś wybierze z mojej szafy. Plus czekam też na Monikę, może Monika będzie chciała sobie coś przygarnąć z tego, co ja na przykład wyrosłam. No, więc taki mam mniej więcej plan. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ja najpierw się wykąpię, zrobimy sobie pielęgnację kosmetykami. Wczoraj zrobiłam tymi płatkami złuszczającymi troszkę skórę, żeby ona odetchnęła. No. I myślę, że wtedy będziemy się widzieć, jak się wykąpię, zrobię prysznic. Dzisiaj niestety znowu będzie kotek we włosach, bo no nie daje rady. Tak mi tu, o... Strasznie te włosy tak się przyklejają do szyi. No jest to strasznie nieprzyjemne. Jeszcze mam kawę, ale kawę na spokojnie sobie jeszcze ją dopiję za chwilę. Troszkę ogarnę mieszkanie i będziemy uciekać. Powiem po prostu, napiszę wiadomość mojemu mężowi, żebyśmy się widzieli na Somiu. Dobra, to do usłyszenia. W mojej pielęgnacji teraz stawiam na nawilżenie zgodne z warunkami pogodowymi oraz z redukcją zaczerwienień i takich małych grudek w okolicy brody. Dlatego poranna pielęgnacja jest lekka i sfokusowana na składnikach kojących. Powoli wychodzę z uszkodzonej bariery hydrolipidowej, dzięki czemu mogę zrezygnować z cięższych kremów, które zostawiam na nocną pielęgnację. Wilgotna i ciepła pogoda nie odpuszcza, dlatego wolę zrezygnować z ciężkich kremów, które zapychały moją skórę. Przez co miałam dużo, dużo więcej wyprysków. Jestem już po skończeniu mojej pielęgnacji i wiele razy już Wam na jej temat mówiłam, ale nie za dużo na temat pielęgnacji włosów, więc pomyślałam, że może dzisiaj troszkę na ten temat. Chciałam Wam się pochwalić, że znalazłam bardzo fajne szampony i odżywki z jednej z serii właśnie z Polski i pod wrażeniem jestem, bo naprawdę bardzo dobrze na mnie działają. Już Wam pokazuję, jak to wygląda, tylko zepnę sobie włosy. O. Mam szampon od Majsterium, szampon nawilżający z kwasem hialuronowym, wzbogacony probiotykami i biofermentem. I one są nietestowane na zwierzętach i 100% można całą butelkę recyklingować. Tutaj bardzo fajnie, dodatkowe opcje, ale jeżeli chodzi o sam szampon nawilżający z kwasami hialuronowymi, to naprawdę moje włosy bardzo dobrze po tym szamponie wyglądają, więc naprawdę polecam. Byłam w szoku, bo kupiłam tak... A, bo był najtańszy tak naprawdę na półce, reszta miałam w planie inne, bo widziałam, że bardzo szybko się wyprzedawały i sporo osób je polecała. Ale no naprawdę cena to już 30 zł za taką podobnej ilości buteleczkę, więc sobie powiedziałam, że a teraz te są przecenione, więc kupię te. I powiem Wam szczerze, jestem zszokowana, naprawdę fajny szampon. Fajnie wygładzał, ale za to nie obciążał tych włosów. Było widać, że są lekko takie delikatne, więc to nawilżenie działa. Nie puszyły mi się te włosy tak bardzo, więc naprawdę lubię. Z tej linii także mam Majsterium maska nawilżająca z kwasem hialuronowym.
Ta kombo naprawdę bardzo dobrze wygląda na włosach. To nie jest sponsorowane, więc jeżeli ktoś chciałby zakupić, to naprawdę polecam. Jeżeli potrzebujecie, macie przesuszone włosy, no nie działają inne szampony, które by tak fajnie nawilżały, to na pewno te są super. Kupiłam też szampon, bo czasami używam właśnie tego na zmianę z tym od Yumi. Teraz go zakupiłam. Jest on malinowy, serio, naprawdę pachnie maliną. Tak ładnie pachnie, tak intensywnie, więc to typ dla osób, które lubią, jak ich szampony pachną, włosy też później troszkę ten zapach się utrzymuje. I naprawdę jest to zapach malinowy. Jeszcze nie wiem, jak on mniej więcej działa na moje włosy, bo jednak intensywność tych szamponów jest naprawdę mocna i jak ładnie nawilżają, to po prostu nie widzę efektu. Chyba bym musiała sobie przez tydzień poużywać ten Yumi i zobaczyć, czy on także tak dobrze działa. I to jest malinowe nawilżanie, szampon do włosów suchych. Naturalny składnik nawilżający NMF, aloes malina, co do jeszcze wegański w 100% i 96 składników pochodzenia naturalnego. Ja w ogóle polubiłam tą markę dlatego, że, już wam mówię, już kojarzycie, nieraz już to miałam u siebie i był w moich ulubieńcach. To mamy Yumi Serum nawilżające i ja naprawdę go lubię. Ja mam bardzo suchą skórę tutaj głowy. Ona bardzo, te włosy naprawdę brzydko wyglądają, kiedy są takie przesuszone, takie spuszowane, do tego nie układające się, więc potrzebuję czegoś, co będzie fajnie nawilżało moje włosy, ale ich nie obciążało. I to na przykład bardzo pomaga. Na skórę głowy dajemy parę pompeczek, rozkładamy i potem tak szuramy potem i jest to serum nawilżający, 99 składników pochodzenia naturalnego, 99% soku z liści aloesu i 100% wegański. Yumi ogólnie jest firmą wegańską, więc jeżeli potrzebujecie takiej marki, która dba o dobrostan zwierząt, to myślę, że Yumi jest naprawdę super opcją. Jeszcze z tego, co widziałam, że ma pielęgnację, no ale ja używam pielęgnację koreańską, ale te do włosów naprawdę... Ja jestem zadowolona z tej marki. Jeszcze właśnie bliżej muszę przetestować ten szampon malinowy, ale zobaczymy. Jeszcze używałam z Aromatica z Korei ten rozmarynową taką mgiełkę i muszę do niej wrócić, bo także bardzo fajnie potem włosy rosły, takie sobie były bardziej odżywione. Czekałam po prostu na promocję, jak była promocja, to przegapiłam i niestety skończyła mi się ta mgiełka. Jeszcze co tydzień używam szamponu octowego, ale to też wam wspominałam, Barwa Natury, na oczyszczenie włosów raz w tygodniu właśnie od tych wszystkich takich zanieczyszczających, obciążających włosy i raz w tygodniu w poniedziałek mam taką rutynę, używam właśnie tego, dzięki czemu te włosy jednak dostają troszkę takiego świeżejszego obycia. I to tyle na temat mojej pielęgnacji włosów. Ja idę robić makijaż, ubieram sukienkę i będziemy uciekać. My hand is aching, stifle my breath. Jestem gotowa do wyjścia, mąż oczywiście jeszcze nie. Ubrałam się w taki sposób, zobaczymy. Jak coś, to będę mogła się przebrać. Mam buty, kojarzycie te takie sandałki. Torebka nowa, z second shopu oczywiście. Sukienka z second shopu w Korei. To wszystko dzisiaj mam z Korei. I makijaż zrobiłam sobie taki. Zbiłam włosy, żeby się nie wspociła. Może później rozpuszczę, kiedy będziemy na przykład w kawiarni. A tutaj mam takie kulczyki. Mój mąż idzie. I wychodzimy na lunch. Where is this laundry shop? You fine? Cześć się mówi. Cześć. My throwaway here. Garbage. What do you see? Oh, there is like plastic. Small plastic. O, okej, okay. My idziemy teraz na sushi, byliśmy w Lumpeksie, później wam pokażę. Nic wielkiego nie kupiłam, za to mój mąż się odkupił. Ja tylko sweterek. Idziemy na sushi, to jest takie specjalne sushi, bardziej przypominające to
japońskie, gdzie pływają te takie stateczki, wybiera się z miejsca i odbiera wszystko. Strasznie wolno tu jeżdżą te windy, więc będziemy się służyć za chwilę. Pokażę wam w ogóle to miejsce, jak wygląda, bo już chciałam wcześniej mniej więcej pokazać wam, ale jakoś tak nie było jak kiedy i nie widziałam kamery, więc dzisiaj mam kamerę, więc super, dobra. Nie, bo mój mąż chyba nie chce, nie będę mu sypała. Ja lubię, jak mówiłam ostatnio. Tutaj mamy imbir, to tu leży pyta. Czosnek też będzie dla mojego męża. Tak wydaje, że jest samgyeopsal razem z roztopionym serem, a tutaj są krewetki z sezamem, więc wygląda pysznie. Ja zamówiłam tyle, że mój mąż teraz musi poczekać na swoją porcję, ale do tego czasu nałożymy sobie sos sojowy. Because they clean and they put direct. Oh. It's not right. Oh. You want? How much? Okay. Moja zupka miso, ona jest razem z takimi dodatkami. Pyszna jest. Normalnie nie lubię za bardzo tego takiego dubu. To jest, czyli to jest deep fried tofu. Tofu, które było mocno smażone i potem wysuszone i jest naprawdę pyszne. It's mine. It's mine. Tutaj za to mamy kokosowy. Krewetka w panierce kokosowej. Nigdy nie jadłam, więc zobaczymy, jak to smakuje w ogóle. Nie uwierzycie, ale ten kokos naprawdę się przebija w tej panierce i smakuje to całkiem nieźle. No do polecenia, jeżeli byście chcieli taką panierkę kiedyś zrobić, to naprawdę ciekawie to smakuje. Też sweet potato french fry. Przebrałam się, jak widzicie, mam teraz czarną sukienkę, to dlatego, że było troszkę niewygodnie w tej krótkiej. Dzisiaj troszkę wieje, dlatego sukienka czasami po prostu mi podwiewała, więc stwierdziłam, że może lepiej dzisiaj nie ubierać, tym bardziej, że teraz jedziemy do kawiarni na Yongdo. Już dawno chciałam tam pojechać i zobaczyć, jak wygląda, bo swego czasu ona była bardzo popularna. Wiem, moje urodziny to tak dziwnie, że nie kawiarnia, ale robimy to, co ja lubię, więc myślę, że to są najlepsze urodziny. Teraz pojedziemy po Eliasza i go zabierzemy. Mam nadzieję, że będzie prosto go zabrać, ponieważ on lubi się z kolegami bawić, więc czasami nie chce iść tak prosto, jak go prosimy. No, ale będziemy się wtedy widzieć w kawiarni, mam nadzieję. Uff.
Właśnie czekamy na Eliasza i może przy okazji odpowiem na pytania, o które obiecałam, może w kolejnym vlogu, czyli ten będzie kolejny. Było zapytanie, czy moja rodzina mnie odwiedza tutaj w Korei. Tak, odwiedzili mnie. Rok temu były moje dwie siostry, jedna młodsza i starsza. Przyjechały, były zwiedzać i Seoul, byliśmy w Gyeongju. Jest parę vlogów z tych filmów, z tych wojaży naszych, więc was serdecznie zapraszam, ale także moi rodzice byli, mama i tata przyjechali do Korei razem. To był właśnie okolica Chuseok, bo wiem, że mój mąż wtedy jechał do siebie, do Iksan, a my spędzaliśmy razem, to wtedy moi rodzice prowadzili auto, samochód w tutaj Korei i także są z tego vlogi, więc jeżeli nie oglądaliście, to was serdecznie zapraszam. Jeszcze ta sama osoba zadała pytanie w tym, czy gotuję po polsku i czy nam smakują. Mojemu mężowi smakuje, różne potrafy. Potrawy gotujemy, ale te, które najprościej po prostu wychodzą, czyli ostatnio polubiłam mielone w gotowaniu. Gołąbki robiłam, rosół bardzo często, bo Eliasz uwielbia rosół polski, więc często właśnie dla niego gotuję, też jak jest chory. Ja ogólnie też rosół bardzo lubię, więc u nas bardzo często możecie coś takiego spotkać. Czasami schabowe, ale ten schabowe to my robimy na tej bułce panko, bo w Korei nie ma tej bułki takiej zwykłej, takiej jak my mamy w Polsce, więc tą panko najczęściej jemy i ona jest, ten kotlet trochę inny. Ale można go tak powiedzieć, takie schabowe. Czasami jakiś gulasz się zrobi, ale to mówię, takie proste rzeczy. Najczęściej to jednak jakieś pasta, bo mój syn bardzo lubi. Też koreańskie dania gotuje, więc jest nawet całkiem sporo. No i jak widzicie, czasami, nawet czasami często, wychodzimy do restauracji. Dzisiaj jest właśnie z okazji moich urodzin, ale także chodzimy, staramy się chodzić do restauracji, kiedy możemy, bo pewnie w przyszłym roku już będzie trzeba to wszystko ukrócić. Dobra, ja wracam do czekania po mojego syna, bo już powinien być za chwilę, więc trzeba wyjść po niego. Patrzcie, Elia śpiewa wszystkiego najlepszego, mamusiu. Jak widzicie, w Korei także jest Uber Taxi. W takich szarych samochodach. I on działa podobnie jak Uber normalnie, ale tutaj jak widzicie, każdy samochód wygląda właśnie w taki sam Uber Taxi. Przywitajcie się z Adosi. Adosi! Tak, Adosi! Zani. Kiedyś byliśmy, pamiętacie? Tu jest ta latarnia czerwona, ale mi łapało trochę. O, czerwona latarnia. Widzicie, jaki widoczek. A to tylko z parkingu. Większych ciekawostek, no to tutaj jest zipline. I ona idzie aż tam na dół, chyba na plaży się kończy. Tak mi się wydaje, nie jestem stuprocentowo pewna, ale chyba tak. Zamówienie. Bean latte dla mnie. Tutaj jest ice americano dla mojego męża, a tutaj jest dalgi uyu dla Eliasza. Niestety nie mają mleka, takiego almond albo owsianego, więc jest zwykłe, ale patrzcie na ten widok. A
z takich informacji, to tutaj jest tak, że kawiarnia jest otwarta do 22:00 i że są jazz performance, czyli o 19:30, 20:30 i jest zipline od 9 do 18 i za osobę jest 30 tysięcy. Czyli poczekajcie, jakieś 90 zł za osobę. A tutaj mojej, czyli taki experience ze światłami za 10 tysięcy. I to jest na końcu tej zipline. O! 10% można dostać za okazaniem tej ulotki. Kto ci będzie ratować? Jesteśmy teraz na deptaku. Wcześniej byliście, pewnie kojarzycie to miejsce. Jesteśmy tutaj specjalnie, żeby Eliasz się trochę wyszalał, trochę wybiegał na sięsika, ponieważ jest strasznie dzisiaj energetyczny. Nie miał chyba czasu, żeby się wybiegać, wyszaleć. O, jedzie, jedzie ten mój książę tam daleko. O, ale fale! Widzicie? Wow, ale ładnie to wygląda. Pokażę wam za chwilę. Co jest? Co tata robi? Ja. Pan trzeba. Wytrzymasz bez. Na samo zakończenie chciałabym wam bardzo serdecznie podziękować za to, że byliście na moich urodzinach i tak jak widzieliście, byliśmy w Baskin Robbins. Ostatnio chyba to się zrobiło, nasza taka ala, możemy powiedzieć, rutyna, że za każdym razem jak jesteśmy u rodziny, to idziemy do Baskin i kupujemy sobie kubełek lodów. Mój mąż miał zniżkę, więc przy okazji wyszło taniej, a troszkę się nie zdenerwowałam, ale zdziwiłam, kiedy otwieraliśmy lody, no to oni odwrócili wieczko na dół, przez co, że jak się otwierało, to tak te lody się przykleiły do tego wieczka. Nie wiem, czemu oni nam to zrobili. Może macie jakąś teorię, ale wyszło to bardzo dziwnie. Ogólnie urodziny, no wiecie, nie była to jakaś specjalna impreza z wielkim tortem, z jakąś wielką balangą, ale jak wiecie, ja mieszkam za granicą, gdzie tutaj wielu znajomych także blisko siebie nie mam. Większość to są internetowi znajomi, moja rodzina przyjedzie, moja siostra przyjedzie już niedługo, ale ona przyjeżdża właśnie tak za 2 tygodnie, więc może jeszcze wybierzemy się z moim mężem na jakąś randkę. Eliasza zostawimy z moją siostrą.
mieszkaniu. No myślę, że tak będzie chyba najlepiej, bo innej opcji niestety mieszkając za granicą nie mamy. Ja już od dłuższego czasu raczej tak, nie że nie przepadam za moimi urodzinami, ale jakoś ich mocno nie celebruję. Za każdym razem raczej w okolicach moich urodzin niezamiłe rzeczy mnie spotykają. Nie jestem jakaś taka, że wiążę to z moimi urodzinami i tym podobnego, ale po prostu tak jakoś, nie wiem, takie mam uczucia, że nie jestem fanką. Może powiedzcie wy mi, czy jesteście raczej ten team jak ja, że raczej urodzin nie za bardzo obchodzicie i to nie jest właśnie związane z tym, że o, robię się o rok starsza, o Jezu, niedługo to będę musiała, nie wiem, no, szykować się na koniec. Nie, to nie o to chodzi, ale bardziej chodzi o to, że raczej nigdy nie byłam fanką. Jak miałam jakieś imprezy, no to nawet chyba osiemnastki nie robiłam jakieś dłużej, chyba dopiero na dwudziestkę zrobiłam większą w jakimś pubie z moimi znajomymi, ale tak z roku na rok raczej nie miałam jakichś dużych imprez i za bardzo mi na tym nie zależało. Nie wiem, czemu to jest spowodowane, właśnie nie na pewno nie tym, że czuję się starsza i o Jezu, nie no, o to chodzi. Właśnie dlatego dajcie mi znać, czy wy raczej jesteście ten team nieobchodzenia urodzin, czy jesteście raczej team obchodzenia urodzin razem ze znajomymi, jakiejś hucznej balangi i tym podobnego. No. Co ludzie, to pewnie inne opcje. Możecie też dać mi znać, dlaczego na przykład lubicie swoje urodziny, a dlaczego nie. No ja już teraz, już naprawdę bliżej mi do 40 niż do 30. Jestem rocznik 87. Nie mówię wam, ile mam lat, bo wiem, że już parę razy przeinaczyłam, źle powiedziałam, więc wolę już powiedzieć, że jestem 87 rocznik. Niż na przykład ile mam lat. No, troszkę lat już mam na karku. No nic, kolejny rok życia, tym razem kolejny rok życia w Korei. Zobaczymy, co mi przyniosą kolejne lata. A do tego czasu naprawdę zapraszam was do polajkowania, subskrypcji kanału. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję, że tutaj jesteście z nami i ze mną spędziliście razem moje urodziny. Do usłyszenia następnym razem. Bye!